Dalej Tomek napisał, że jeśli chodzi o działanie start-stop w CX-5, to do jego aktywacji trzeba dość mocno wcisnąć pedał hamulca po zatrzymaniu. Można powiedzieć, że aktywacja systemu jest intencjonalna, czyli w moim przypadku bardzo rzadka. Do tej pory główny nacisk kładziony był na porównywanie różnych marek olejów silnikowych na tym kanale, tymczasem dane z badań wyraźnie pokazują, że kluczowym czynnikiem wpływającym na degradację oleju jest sam silnik, jego konstrukcja, systemy wspomagające, cykl pracy i sposób eksploatacji. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Mazda CX-5, silnik 2.0 Skyactiv G, 165 koni mechanicznych, przebieg 14350 km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyniki będę prezentował na tle odcinków numer 126 oraz 270. W nich pracował dokładnie ten sam olej. Tym samym szukamy odpowiedzi na następujące pytanie. Czy degradacja tego samego oleju w różnych silnikach przebiega podobnie? Inicjatorem tego eksperymentu jest Tomasz. Na ekranie prezentuję podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Do laboratorium R2D trafiła taka oto przesyłka. W środku znajdują się dwie pozycje. Próbka numer 1 to olej świeży, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. I tutaj adnotacja od Tomasza, niestety nie jest to olej z tej samej partii co przepracowany, jest to próbka oleju wlanego aktualnie z beczki używanej w ASO. Próbka numer 2 to olej przepracowany po przebiegu 9650 km. Była to druga wymiana oleju od zakupu, pierwsza wykonana przy przebiegu 4700 km. Od nowości auto eksploatowane zgodnie z zaleceniami ASO na oleju Mazda Supra 0W20. Do samochodu zalany został olej oryginalny Mazda Supra X w klasie lepkościowej 0W20. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Nie było stosowanych żadnych dodatków. Jeśli chodzi o instrukcję obsługi, część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 9650 km, 35% eksploatacji to miasto, dominują odcinki nieprzekraczające 10 km, olej eksploatowany przez 9 miesięcy, brak dolewek. W ramach dodatkowych informacji Tomasz napisał tak. Mazda CX-5 rocznik 2023 eksploatowana jest od maja 2024, jest to druga wymiana oleju od zakupu. Pierwsza po dotarciu miała miejsce przy przebiegu 4800 km w lipcu 2024 roku. Przegląd połączony z wymianą oleju miał miejsce 28 kwietnia. Auto jest eksploatowane głównie na obrzeżach dużego miasta w warunkach sporego natężenia ruchu i miejskich ograniczeniach prędkości. Głównie krótkie odcinki, dojazd do sklepu, do pobliskiego lasu na spacer, 3 do 10 km i tym podobne. Okazjonalnie kilka wyjazdów w trasę, 300 do 600 km jednorazowo. Kolejna wymiana oleju zgodnie z wymaganiami ASO powinna nastąpić za 12 miesięcy lub 20 tysięcy km. Jako że robię rocznie około 15 tysięcy km, mógłbym ograniczyć się do jednej wymiany w roku w ramach obowiązkowego przeglądu w ASO. Chciałbym poznać stan przepracowanego oleju po 10 tysiącach km, aby ocenić, czy taki interwał jest dobrym pomysłem, czy lepiej zrobić dodatkową wymianę pomiędzy corocznymi przeglądami. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego w tle pod czerwień. W drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 31,3 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 7,9 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 238. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta. Obserwujemy dość dużą niezgodność, bardzo podobnie jak w odcinku numer 270, czyli jest to wniosek w oparciu o więcej niż jedną obserwację. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam.
Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 26,3 w 40 stopniach oraz 6,4 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 211. Otrzymujemy zatem zmianę na czerwono, spadek lepkości o minus 16% w niższej temperaturze i minus 19% w wyższej temperaturze. Wskaźnik lepkości redukuje o 11%. I tutaj, porównując ten wynik bezpośrednio do dwóch przywołanych wcześniej odcinków, widzimy dość istotną różnicę. Poprosiłem Tomasza o przygotowanie różnic między tymi silnikami. Sytuacja wygląda następująco. Układ M Hybrid 24V i dezaktywacja cylindru występuje tylko w CX-5C 165 koni mechanicznych, łagodzi pracę i-stop i obniżają spalanie przy jednostajnej jeździe z niskimi prędkościami. MX-5 184 koni, lżejsze tłoki, wyższy limit obrotów, zmieniona głowica, powiększona przepustnica, szersze kanały dolotowe i wyższy wznios zaworów. Mazda 3 120 koni to najprostsza wersja, bez miękkiej hybrydy, bez CDA, najwyższy stopień sprężania, niższe zużycie paliwa. Dalej Tomek napisał, że jeśli chodzi o działanie start-stop w CX-5, to do jego aktywacji trzeba dość mocno wcisnąć pedał hamulca po zatrzymaniu. Można powiedzieć, że aktywacja systemu jest intencjonalna, czyli w moim przypadku bardzo rzadka. I teraz uwaga, bardzo ważna obserwacja. Do tej pory główny nacisk kładziony był na porównywanie różnych marek olejów silnikowych na tym kanale. Tymczasem dane z badań wyraźnie pokazują, że kluczowym czynnikiem wpływającym na degradację oleju jest sam silnik, jego konstrukcja, systemy wspomagające, cykl pracy i sposób eksploatacji. Dopiero w ramach tej samej jednostki napędowej ma sens porównywać różne oleje. Przykład: trzy różne Mazdy z silnikami 2.0 Skyactiv G i tym samym olejem Mazda 0W20 wykazują zupełnie różne wyniki. Najprostsza wersja, 120-konna, z najkrótszymi odcinkami miejskimi, wykazuje najmniejszą zmianę lepkości, podczas gdy wersja CX-5 z układem miękkiej hybrydy i CDA, mimo miejskiego użytkowania, pokazuje spadek lepkości o ponad 16% przy przebiegu 9650 km. MX-5 z kolei, mimo tej samej pojemności i oleju, generuje inne warunki spalania z powodu sportowego charakteru silnika i lekkiej konstrukcji. Jaki wniosek? Nie olej decyduje o wyniku, lecz to, do jakiego silnika i w jakich warunkach został wlany. Porównania między olejami mają sens dopiero po zrozumieniu wpływu układu napędowego. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Kolory są niestandardowe i odbiegają od typowych brązów czy szarości. Przypuszczam, że może to być pochodna obecności nietypowego pakietu dodatków w oleju Mazda Supra, zwłaszcza że mamy do czynienia z silnikiem z miękką hybrydą, z dezaktywacją cylindrów, co może wymuszać specyficzne modyfikatory tarcia i pakiet stabilizatorów lepkości. Możliwe reakcje dodatków pod wpływem temperatury i tlenu, np. tlenki molibdenu barwiące się na rudobrązowo. Zestawiamy te wyniki z tym, co było w odcinku numer 270, wtedy użyte były dokładnie takie same bibuły. Widzimy podobne plamy, co wyraźnie wzmacnia hipotezę o dodatkach, a nie zanieczyszczeniach czy paliwie. Natomiast potwierdzeniem obecności paliwa może być ta ciemna środkowa plama. Widać ją wyraźnie dla oleju z dzisiejszego odcinka, natomiast nie ma jej w odcinku numer 270. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego, odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić poziom zmian w wyniku rzeczywistej eksploatacji. Zmiany w podczerwieni analizujemy również w wersji porównawczej. Część parametrów na podobnym poziomie, część nieco lepiej, część nieco gorzej od tego, co było w odcinkach numer 126 oraz 270. Widać więcej zanieczyszczeń w zakresie 3000-3600, procesy sulfonowania, nitrooksydacji, oksydacji na podobnym poziomie jak w odcinku numer 270, mocniejsze sygnały o rozcieńczeniu oleju paliwem dla oleju z dzisiejszego odcinka. Podsumowując, jakość końcowa tego oleju po wskazanym przebiegu to 76%, czyli poniżej poziomu ustalonego za sygnał do wymiany.
przypominam 80%, wydaje się, że w takiej sytuacji ten silnik, ten olej plus ten rodzaj eksploatacji, wymiana powinna być realizowana po przebiegu w granicach 6 do 8 tysięcy km. Ponownie profilaktycznie zaznaczę, że jest to rekomendacja w oparciu o to, co zbadano. W idealnych warunkach powinny być jeszcze uwzględnione inne parametry, takie jak całkowita liczba zasadowa, całkowita liczba kwasowa, koncentracja pierwiastków, właściwości trybologiczne tego oleju itd. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotkają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na kanale YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!